Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. Na wstępie chciałbym Was zachęcić do wsparcia kanału w postaci subskrypcji, łapek w górę. Z pewnością przyczyni się to do rozwoju kanału, a dzisiaj już wychodzi na to, że ostatnie zadanie poboczne wykonamy w pieśni ziemi. Więc wyruszamy podjąć to zadanie. Poświęcisz chwilę dłużnikowi? Ej, Lloyd, jesteś! Spoko. Znowu tu jacuzzi. Mają tu luksusy wręcz. Proszę! Chór nie chce ze mną gadać, nie wiem co robić! Zacznij od powiedzenia mi, co jest nie tak. Jestem z pieśni rzeki, na północy. Kilka dni temu obudziły mnie krzyki sąsiadów, atak zbuntowanych tenaktów. To byli zwiadowcy, ale ledwo udało się ich odeprzeć. Jeśli zaatakują liczniej, nie umiemy walczyć. Będzie po nas. Myślałam, że chór nam pomoże, że wszyscy wyrośliśmy z tej samej ziemi. Ale okazuje się, że tylko obcy chcą mnie w ogóle słuchać. Nie proszę przypadkiem o zbyt wiele? Że zgodzisz się i nas wesprzesz w walce? No chyba nie mamy wyjścia. Jeśli dotrę na północ, sprawdzę, jak się mają. Tylko o tyle proszę. Gdy dotrzesz do wioski, poszukaj Q. To on kieruje naszą obroną. Na północ. Dobra, nie jest to jakoś wybitnie daleko. Się przebiegniemy, przelecimy. A nastała noc. Jest ciemno wszędzie. Tej maszyny nie mogę zdominować. Nie wiem, czy to był dobry pomysł w tym wypadku. Spadamy stąd, wiecie co, nie chce mi się jakoś bardzo walczyć. Idziemy do tej wiochy. Może przestanie nas ścigać. Myślę, że tak, zaraz ją zgubimy. One nie są skore do pościgów. Dokładnie, już zgubiła nasz ślad. Kurczę, zapominam tego szału używać, tak teraz spojrzałem w prawy dolny róg. Z kim my mamy tam porozmawiać? Idź do pieśni rzeki. Ciekawe, ile tych pieśni jeszcze będzie. Chyba ktoś ma kłopoty. Nie pozwólmy im z naszego domu! Co to było? Pamiętajcie, o co walczymy!
skończyć! Nie daj mi się przebić! Nie pozwólmy im splugawić naszego domu! Proszę się! Nie pozwólmy im splugawić naszego domu! Nie pozwólcie im się zbliżyć! Walczyć! Nie dajcie im się przebić! Ktoś też jeszcze strzelał. To nie bardzo... Chronić pieśń rzeki! Nie ma... Strzelaj nam pod nogi. Niech pamiętają, bez mnie by nie dali rady. Chowajcie uśmiechy dla swych rodzin. Tenaktowie rozumieją wyłącznie siłę. Nasz pokaz był co najwyżej kiepski. Oni jeszcze wrócą. Ty! To ty wygrałaś tę walkę. Chociaż przyznali rację. Wszyscy mają budować umocnienia! Spoko, zobaczmy co oni nam pozostawiali, bo często mają oni jakieś te apteczki, czy coś w tym rodzaju. Właściwie to są eliksiry. Tak? Wywar, dokładnie, zawsze brakuje mi tego słowa. Okej, okay. Mały? Mały, ale jary. To idźmy przed porozmawiać z tym. A nie, to są... Twoi wojownicy są... Zieloni jak trawa na wiosnę? To dzieciaki bawiące się patykami. Mogę tylko utrzymywać ich przy życiu. A będzie coraz gorzej. Na razie buntownicy przysyłali tylko zwiad. Ale wkrótce przystąpią do szturmu na pełną skalę. A jeśli przyprowadzą też maszyny... Nie wygramy dzięki samym gorącym sercom. Zdajesz się dużo wiedzieć o taktyce Tenaktów. Gdy Tenaktowie odepchnęli najeźdźców Kardża, przyłączyłem się do walki. Tenaktowie nauczyli cię walczyć? Więcej. Nauczyli mnie też obrabiać metal, jako chyba jedynego z plemienia Utar. Nie myślałem, że wykorzystam to doświadczenie przeciwko nim. Podejdźmy sobie do ognika. Tu można mówić swobodnie. Znasz schowek, dobra. Nic specjalnego, zatem porozmawiajmy. To? Jaki masz plan? Plan polegał na wytworzeniu nowej broni dla moich wojowników. Wysłałem najlepszego wspinacza Vasa po materiały do krętej jamy. Wielkoszczęki zostawiają na szczycie metalowe łupiny. Ale przez obłęd podejście do nich jest tak niebezpieczne jak wspinaczka. Was jeszcze nie wrócił. Trzeba przygotować umocnienia. No i kończy się czas. Gdyby tylko zbawczyni Południka zechciała nam użyczyć swej siły, wówczas zdobyłabyś to, czego nam trzeba. Wiesz, kim jestem. Rudy włos, łuk. Walczysz lepiej niż 10 wojowników. Zgadza się, wiem. Podobnie jak o twoim nieporozumieniu z Hurem. Rozumiem, co to miejsce znaczy dla twojego ludu. Ale jest was mało i nie macie broni. Możecie odejść. Schronić się. Widziałaś kiedyś kwiat tak drobny i biały, że gdy opada, wygląda jak wiosenny śnieg? Mówiliśmy na niego zimośpiew. Moja córka nosiła jego nasiona aż do dnia śmierci. Teraz te kwiaty rosną w gaju, w sercu pieśni rzeki. Własnoręcznie je zasiałem. Tak jak inni, którzy stracili braci i siostry, jeszcze podczas krwawych łowów. My. Ja.
Nigdy ich nie opuszczę. Skoro nie przekonam was do odejścia, to załatwię wam broń. Jestem wdzięczny. Nie traćmy czasu. Za mną. Prowadź, prowadź. Tędy. Ej, mógłbyś biec szybciej. Dzięki tym łupinom i sporej dozie szczęścia być może ocalimy skórę. Miejmy nadzieję, że te kiełki wytrzymają atak stada maszyn. Sam niewiele poradzę, a i moje stawy nie są już takie jak kiedyś. Chyba postanowili zostać, podobnie jak ty. Będą tu walczyć o życie, bez dwóch zdań. No ale ta woda tutaj pięknie wygląda. Już prawie. Niesamowicie, musicie przyznać. To najlepsza kryjówka dla tych, którzy nie mogą walczyć. Ale jeśli zginiemy, te naktowie prędzej czy później ich znajdą. To tutaj. Jesteśmy. Masz jakieś pytania? Gotowa. Powodzenia. Przyjdź do mnie do kuźni, gdy skończysz. Wejdź na szybkę tej jamy, ja pierdziut. Nie macie czegoś lepszego? Ostrożnie, Przybyszko. Te pola trawione są przez RD. Uważaj, że masz drogę na górę. Najprzyjemniejsze to chyba będzie zejść się z tego wszystkiego. Zmienimy to w coś pysznego. Nie wiem, czy to było dobry trop tędy wchodzić. Tak chyba się nie dostaniemy, Eloy. Ale bez przesady, nie chciałbym stąd spaść. Nie ma elementów, których mógłbym się chwycić. Ale może tutaj skałą trzeba przejść, szczeliną. No dokładnie. Muszę się dostać na górę. Spoko, ale pamiętamy. To jest Grynszpan? No nie wiem teraz. Czy to nie jest odłamek? Ale nie, chyba tyle ich by nie było w jednym. Nie, to są te świecidełka. Przedostanę. Wygląda na to, że nie da się łatwo dostać do tej jaskini. Ale jeśli są tu korytarze, to część może być zalana. Może to nim mogłabym się dostać w pobliżu jaskini. Mało tlenu, wszystko pod kontrolą. Zgaduję, że to Vaus. Te rany musiały zadać maszynie. Kiro musi dostać mieszek z nasionami. Dla ołtaru ma to wielki dnia. Rąk nie dam tych dużo. Najlepszy wybór.
głowie. Teraz muszę tylko znaleźć drogę do jaskini. Ja nie wiem, czy te odłamki metalu opłaca się jeszcze zbierać. Proszę dajcie znać w komentarzach, czy to jest opłacalne. Dobra, ale znaczy, że ktoś tu był. To znaczy, że tędy mieliśmy przejść. Słowo honoru się chwyciliśmy. To jest zdecydowanie nie było to najlepsze wykonanie z tego skoku. No dobra, tu nie byliśmy, jest skrzynia. Ale czy na pewno w dobrym kierunku idziemy, kurczę? Zdecydowanie nie jestem przekonany. Tu jest Grinchpan. Tak, jesteśmy z drugiej strony. Muszę ostrożnie zdjąć ten Grinchpan. Ale czy tam było to urządzenie? Nie wiem, nie wiem. Teraz będziemy mogli spuścić drabinę. Zróbmy to. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w niektórych odcinkach zapominałem puszczać te drabiny. Wtedy to stanowiło jakiś problem. A, skrzynka, ale zawsze warto coś zebrać sobie. Teraz pytanie, którędy? Tam powinny się móc jakoś dostać. To pytanie, którędy, kurczę, nie widzę, żeby można było się na tą skałę wspiąć. To złagodzi mój upadek. Jaki upadek, ale kto tu zamierzał upadać? Dobra, tam. Myślałem, że spadniesz. Sukcesywnie do przodu, cały czas do przodu. I co to nam dało? Że co, tam zeskoczyć i gdzie potem? Tam? Okej, okay. Teraz tam się złapać. No mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki. Może dostanę się na drugą stronę, jeśli skoczę i w odpowiednim momencie. Dobrze kombinowałem, zresztą Elo już nam też to podpowiadała. No okej, okay, dostaliśmy się tu i co to nam dało, bo nie za bardzo wiem. Aaaa!
i będziemy na górze. Świetnie. No nie spadnij, Eloy, proszę. Już prawie. Udało się. Czas znaleźć te... Kurde, ale to wysoko tu widać. Wielkoszczęki. Są to i one. To, co wyrzucają, to pewnie łupiny, których potrzebuje Q. Wygląda na to, że można je po prostu wziąć, jak spadną na ziemię. Jeśli mam być cicho, powinnam zebrać się niepostrzeżenie. Oderwanie obok powinno pomóc. Czy ja chcę z nim walczyć? Dobra, chodź tu. Przecież i tak nas nie zauważysz, że ja bym chciał ciebie zdominować, bo was chyba też mogę zdominować. Skrzynia, ja nie wiem, czego my szukamy tu. Kurde, dobra, walczymy, nie będzie nudny odcinek. Zapomniałem, że on tak potrafi atakować. Miejmy nadzieję, nie zaskoczy na nas. Świetnie, my w wodzie nie możemy walczyć, po co to wszystko, na co to komu, nie? Z dwoma to będzie zabawa teraz. Tam temu zbyt dużo nie zostało. Eloy, nie daj się wciągnąć w wichrowe pomysły. Załatwimy sobie, teraz powinniśmy dać radę.
strzelić ten karnister u brzucha. Zaskoczenia, teraz na spokojnie możemy poszukać. Sprawdzę, czy są jakieś łupiny z wielkoszczęków. Złotoszczęków, łupiny, Eloy, co ty tu chcesz? O, odświeżające. Po walce zdecydowanie. Tylko jak te łupiny wyglądają? To raczej nie są łupiny. Coś mi mówi, że one mogą być gdzieś na górze. Ale się tam chyba nie dostaniemy. Ile my ich mamy zdobyć, tych łupin? A, już mamy. Kurde, to gdzie one leżą tu? Tak naprawdę tylko musieliśmy walczyć z tymi maszynami. Bym się naszukał, gdybym nie podjął walki. Na dole, dobra. No, bez tego spadochronu zdecydowanie by było gorzej. O. Rypsliśmy. Nie było to celowe. Mam, czego chciałeś. W samą porę. Znalazłaś może Wasa? Przyniosłam jego nasiona. Oby to były ostatnie, które zasadzę. Teraz muszę przygotować broń. Mam nadzieję, że wystarczy. Musi wystarczyć. Nie chcę, żebyśmy walczyli z nimi? Dziwne. A, chyba tak. Zapowiada się jadka. Czterech? Maszyny, to będzie zabawa. Dobra jadka. Eloy, ale nie klinuj się. Napadła maszyna, świetnie. Chyba się...
ponowy! Zrobić. Powali ci! Już się robi. Uciekł sobie lepiej. To wszyscy. Dzięki. Dzieciaki potrafią jednak celnie mierzyć. Mimo to tobie zawdzięczamy zwycięstwo. Jak zwykle, jakoś się przyzwyczaiłem do tego. Nie miały z tym nic wspólnego. Wiem, skromny jestem. Ja coś przyniosłem. Rozumiem. Ale chcę ci coś dać. Nam się przysłużył. Kurde, więc i ty te zadania poboczne naprawdę można wykonywać, bo kurczę, warto taki sprzęt. Tak jest pełne. Może wykorzystam schodek. Korzenie, które łączą. Kurczę, go by trzeba było ulepszyć, żeby mógł mieć więcej amunicji. Bo tak to trochę słabo to wygląda. Ale ja myślę, drodzy widzowie, tutaj po tej fantastycznej walce będziemy się żegnać. Mi się dzisiejsza rozgrywka bardzo podobała. Dosyć sporo walki, maszyny, aktowie i tak dalej. I mam nadzieję, że wam też się podobał. Ja dziękuję za oglądanie. Cześć, do zobaczenia.